Tell you where it's from. Africa. That's from where Ebola comes. West side. It hides in the suitcase. 2 days later, it lands in USA. I get it from my girlfriend and give it to my dad. I catch it on the subway and leave it. Witam. Postanowiłem zakończyć misję na 9-4, żeby sobie zwiększyć wartość ataku na dropku, który biorą te smoki. Ten kamień w tym momencie warty 25 kg. Nie raz za 40 schodzi, ale już w ogóle nie schodzi za taką cenę. To 25 kg też rzadko schodzą. Więc tak, mamy wartość taką i taką. Spalimy sobie aurę. Dołożymy alchemię. Mamy wartość taką. Oddajemy misję. Bierzemy 60 do ataku. 60, tak jak prawie podczas. Nie wiem, czy się podniosło, zróbmy sobie reloga. No i możecie uważać. Teraz nie wiem, kiedy ten filmik wstawię, to będzie tylko taki dodatkowy pewnie materiał. Jak ugarniam wszystkie filmiki. Alchemia załączona, nie wiem, boczka też, nie wiem, czy boczek coś tam podnosi. Chwila. 15, nie podnosi, ale odpalimy tą aurę. No, prawie jest 2000 na aurze już. Oddana została misja na 9-4. I to wszystko w tym materiału. Dziękuję, misja została zakończona. Zobaczymy, jak teraz będzie wszystko się zbliżać. Dziękuję, do usłyszenia. Kiedyś w odcinku z kontrą. Na razie. Witam. Pierwszy klip został dodany bardzo dawno. Czas dodać kolejny klip. Tak jak mówiłem z poprzedniej informacji, wszystko było pobugowane. To zobaczcie, co tu się dzieje na smoku. Wystarczyło podlecieć pod spot, zrobić przy nich reloga i moby automatycznie stawały się, że tak powiem, słupami soli i stały w miejscu, tak jak smok. Nieraz zdarzało się, że smok się obudził i potrafił zadać jakimś damage'em, a wtedy się zrobiło jeszcze raz reloga i znowu się go zbijało. Zbijałem sobie go wtedy na dwa konta, postawiałem szamankę na auto i bodziakiem biłem. By było szybciej, zobaczcie, że tu nawet szamanka padnie, więc nie wiem, że ktoś mi siedział na szamankę, bo to była głupota. Dojechanie dwoma kątami pod smoka to jest prościzna. W jednym momencie jechać dwoma kątami to za problem. Nawet trzema, niektórzy potrafią. Co miałem tu dodać? Tylko chciałem pokazać, jak to wszystko stoi, wszystko pobugowane jest, wszystko wspaniale. W sumie obudziłem się z tym eventem trochę późno, znaczy z tym, że wszystko tak może stać i bić. No nic, trudno, mówi się, gra się dalej. To jeszcze można być znaleźć pobugowane. Bossy na nowych mapach, te całe wszystkie bossy typu Vogue'a, Polifem i takie tam bossy. Następnie mogliście wejść na Razadora, zbić go, no tak samo zbugować, tak samo dać reloga i po prostu stał w miejscu. To jeszcze dało radę tak się zbugować. Nemerę przykładowo. Wszystkie bossy, które w grze Metin 2 były, dało się zbugować. Więc ja dziękuję za tę krótką moją wypowiedź na temat bossów. Co teraz będzie za filmik, to już nie wiem. Alchemia skończyła na, w sensie, na 1000 korów. Lika nabiliśmy razem. No, nadrobiłem stare materiały. Praktycznie wszystkie, więc dziękuję i pozdrawiam i do zobaczenia, no kiedyś już, na razie, trzymajcie się i ja tak jak mówiłem, moje filmiki będą trwały, czy to było w sumie złe słowo, nie trwały, tylko będą w ilościach wrzucane w mniejszych i naprawdę pozdrawiam wszystkich, którzy chcą, żebym nagrywał, a ja już tego zbytnio nie chcę, bo ja nie widzę czasu na to, ale dla was staram się jeszcze coś wrzucić. A jak będę wrzucał jeszcze mniej materiału, to znaczy, że już naprawdę nie mam co. Albo mam co, ale po prostu nie mam czasu, bo wolę pograć.
Jeśli chcecie, żeby były jakieś filmiki, no ja muszę zobaczyć naprawdę dużo łapek. Ja na tym YouTube nic nie zarabiam, bo mi to niepotrzebne. Mi tylko chodzi, czy wam się podobają te filmiki, bo jak nie, to po co to nagrywać. Więc jeszcze raz, na razie, dziękuję, zostawiam was muzyczką, a jakoś rzucę starą jarą, ale jakaś będzie. Zobaczymy. Na razie, cześć i do zobaczenia. Już wkrótce. Dzięki, że mogłem z wami być przez te 5-6 lat na pewno. Na razie.
Kakeba